Witam serdecznie z tej strony Jarek Tomczak z bloga warsztat.volkswagen.blogspot.com oraz autosfrancji.blogspot.com. W dzisiejszej prezentacji chciałbym Wam przedstawić preparat, który ostatnio udało mi się znaleźć na rynku i świetnie sprawdza się w roli regeneratora do listew plastikowych w samochodzie. Ja z problemem blaknących listew samochodowych spotkałem się w Renault Megane. Auto nie ma lakierowanych listew. Listwy są ciemne, w zasadzie powiedziałbym szare. No i miałem dosyć duży problem z tym, żeby je odświeżyć. Próbowałem różnego typu plakami, środkami supermarketów. To się nie sprawdzało. Jedne miały tak tragiczną skuteczność, że wystarczyło, że spadł deszcz, a listwy znowu wyglądały beznadziejnie. Dlatego szukałem środka, który będzie bardziej trwały i wystarczy na dłużej. Ok, jak wygląda sam proces regeneracji? Tak jak widzicie, zaczynamy od odtłuszczenia listew. Ja w tym celu używam benzyny ekstrakcyjnej, kosztuje ona parę złotych, a mamy pewność, że dobrze przygotowujemy listwę do przyjęcia tego preparatu żelowego, który ma za zadanie odświeżyć nasze listwy. Na tak przygotowane listwy zaczynamy wcierać równomiernie preparat. Ja w zasadzie chyba nałożyłem dwie warstwy. I listy rzeczywiście bardzo fajnie wyglądały i prezentowały się. Listy oczywiście tracą kolor w momencie, kiedy auto stoi, nie jest garażowane, kiedy stoi często na słońcu. Dodatkowo blaknące listwy to jest przypadłość meganki i to w zasadzie spotyka się w większości tego typu egzemplarzy, które nie mają listew lakierowanych w standardzie. No i trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. Ja myślę, że ten preparat żelowy jest bardzo fajny. Ja po nałożeniu tego preparatu jeździłem tym autem miesiąc, po czym wykonałem te zdjęcia, które teraz widzicie. Auto po miesiącu i czterech wizytach na mini bezdotykowej prezentuje się świetnie. Listwy mają fajny, ciemny wygląd. I myślę, że warto polecić ten preparat, dlatego też nakręciłem ten filmik i wrzuciłem go na YouTube'a. No, tylny zderzak wyglądał tragicznie, a tutaj zobaczcie, to wszystko się fajnie prezentuje. Co do szczegółów tego preparatu, gdzie można go kupić, to znajdziecie to w opisie tego filmiku. Tam również link do aukcji, na której można go kupić. Zapraszam przy tej okazji na moje blogi, na warsztat Volkswagen oraz Auta z Francji. Znajdziecie tam wiele, mam nadzieję, pożytecznych i wartościowych porad oraz informacji. Pozdrawiam, na razie, cześć.